Więc tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Twoja szansa na sukces w e-commerce. 7 powodów, dlaczego warto sprzedawać na Erli. Jeśli chodzi o agendę, sobie ją podzieliliśmy w taki sposób, że na część pierwszą i drugą Kamil z Kasią opowiedzą, co wyróżnia Erli na rynku marketplace oraz na temat cięcia prowizji dla nowych sprzedawców, czyli co zyskają właśnie większość z Was, którzy dzisiaj są. W kolejnej części przejdę do technicznych aspektów i możliwości integracji Erli w Bestlinkerze, a później mam nadzieję, że szybko mi zejdzie. Mam tendencję, żeby dużo mówić, ale postaram się bardziej to konkretnie i mięsiście Wam w tym opowiedzieć i przejdziemy sobie do pytań i odpowiedzi, gdzie będziemy odpowiadali na Wasze pytania. W związku z tym ja nazywam się Kamil Maciejewski, w Bestlinkerze zajmuję się wdrożeniami, kompleksowymi wdrożeniami Bestlinkera. Integrujemy w naszym zespole wdrożeniowym zarówno Bestlinkera, jak i systemy zewnętrzne, które łączymy w całość, aby zautomatyzować procesy sprzedaży. Więc jeżeli będziecie potrzebowali pomocy w konfiguracji zarówno konta Bestlinkera, jak i marketplace'ów, jak i konfiguracji kwestii magazynowych, to nasz cały zespół wdrożeniowy służy dla Was pomocą. Jeżeli pojawią się pytania dotyczące tej kwestii, to również chętnie Wam odpowiem. Więc nie przedłużając, jest z nami dzisiaj Kamil oraz Kasia z Erli, którzy przedstawią się sami. Witajcie. Dzień dobry, witamy serdecznie na webinarze poświęconym sprzedaży na Erli. Nazywam się Katarzyna Kierach. Ja mam przyjemność w Erli pełnić funkcję dyrektora marketingu. Ze mną jest dzisiaj Kamil Flis, który jest specjalistą w dziale client service. Kamil ma ogromne doświadczenie w sprzedaży online, poza jeszcze wcześniej pracą w Erli, głównie w obszarze marketplace. No i to zdecydowanie pomaga mu zrozumieć Wasze oczekiwania i Wasze potrzeby na co dzień. I na pewno będzie służył właśnie radą i pomocą również dalej. Dzisiejsze spotkanie postaramy się poprowadzić w trochę mniej formalnej formule. Mam nadzieję, że wszystkim będzie to odpowiadało, ale oczywiście zależy nam na tym, żebyśmy ten czas przede wszystkim skupili na merytorycznych aspektach i będziemy starali się przede wszystkim odpowiedzieć na Wasze zapytania, jakie zgłaszacie do nas, związane właśnie ze sprzedażą produktów na Erli. No i oczywiście kontynuując, Kamil, o tym, jak Bestlinker może Wam w tym pomóc. Jednak zanim zaczniemy jeszcze, chciałabym albo przypomnieć, albo dać znać, kto jeszcze nie wie, że jesteśmy obecni na Facebooku, mamy tam grupę sprzedawcy Erli.pl. Tam informujemy również o bieżących akcjach, bieżących programach, poszerzamy Waszą wiedzę na temat współpracy i narzędzi, jakie oferuje Erli. Do Waszej dyspozycji jest tam zespół Karolina, Marek, ale także obecny dzisiaj Kamil, którzy starają się na co dzień odpowiadać na Wasze pytania. Oczywiście ta grupa to również przestrzeń do wymiany Waszych doświadczeń, więc ta rozmowa na kanale jest na pewno wielostronna. Zachęcam bardzo serdecznie, jeśli jeszcze pojawią się po dzisiejszym webinarze dalsze zapytania, po dzisiejszym spotkaniu, odsyłam właśnie do grupy naszej facebookowej. Natomiast jeśli chcielibyście zadać pytania mi bezpośrednio, to możecie mnie oczywiście znaleźć chociażby na Facebooku, imię i nazwisko macie na webinarze, więc łatwo na pewno Wam się to uda. Na grupie sprzedawców Erli również jestem aktywny, więc też łatwo mnie na pewno znajdziecie i możecie wtedy w szybki naprawdę sposób uzyskać feedback. Dobrze, więc do dzieła. Dzięki, Kamil. Przystępujemy do 7 powodów, korzyści, jakie oferuje Erli dla sprzedawców. Po pierwsze, kilka słów o tym, gdzie dziś Erli. Przyznam, że z ogromną satysfakcją podsumowaliśmy w lutym rok 2022. Przypomnę, że ten rok to był dopiero drugi pełny rok funkcjonowania platformy Erli. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i inflacji, wspólnie razem z naszymi sprzedawcami podwoiliśmy wartość sprzedaży na platformie. Rok zakończyliśmy wynikiem 470 milionów złotych. To plasuje nas zdecydowanie w czołówce polskich marketplace'ów, ale oczywiście tutaj nie kończy się nasz apetyt, co zrozumiałe. Na ten rok zakładamy wynikowy obrót na wysokości 1 miliarda złotych
I wyniki pierwszego kwartału już pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji tego celu. W ubiegłym roku do Erli dołączyło prawie 3000 sprzedawców, obecnie jest ich już ponad 15,5 tysiąca, dobijamy powolutku do 16 tysięcy sprzedawców. Zaoferowali oni w ubiegłym roku naszym klientom, konsumentom ponad 15 milionów produktów. Z naszych szacunków wynika, że w tym roku dołączy do nas kolejnych 2,5 tysiąca sprzedawców. Mamy nadzieję oczywiście, że będziecie wśród nich. Oczywiście my też aktywnie poszukujemy nowych ofert do kategorii, które w naszej ocenie czy w ocenie naszych kupujących, którzy nam to zgłaszają, wymagają wzmocnienia. Co jednak dla Was zapewne najważniejsze i dla nas oczywiście również, obecnie Erli miesięcznie odwiedza blisko 6 milionów użytkowników. I to jest bardzo konkretna grupa Waszych potencjalnych klientów. W tym roku planujemy też rozpoczęcie działań, o które też pytacie, i takich działań, które będą zwiększać świadomość marki Erli wśród konsumentów. Planujemy w tym zakresie dwa ważne projekty. Po pierwsze, jeszcze w tym kwartale pojawi się aplikacja mobilna Erli, o co też wielokrotnie pytacie w rozmowach z nami. Oznacza to zupełnie nową jakość w sprzedaży, zupełnie inny komfort zakupów dla kupujących, ale również nową jakość w budowaniu lojalności i powtarzalności zakupów klientów platformy. Ale po drugie, również w związku z prowadzeniem aplikacji, w drugiej połowie roku planujemy rozpoczęcie działań komunikacyjnych, które mają na celu oczywiście, tak jak powiedziałam, wsparcie samej aplikacji, ale również wzmocnienie świadomości marki wśród kupujących, co z pewnością przełoży się na zwiększenie ruchu na platformie, co też przełoży się na zwiększenie Waszej sprzedaży. I tak płynnie doszliśmy do korzyści drugiej i powodu drugiego, dlaczego właśnie warto sprzedawać na platformie Erli. To jest nasz wyjątkowy model biznesowy, który nazwaliśmy Erli All Inclusive. Ten model opiera się przede wszystkim na partnerstwie, czyli w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, zarówno firmami oczywiście sprzedającymi na naszej platformie, ale również partnerami zewnętrznymi współtworzącymi nasze narzędzia, z których możecie korzystać na Erli, sprzedając na Erli. Niezmiernie ważne dla nas jest to, aby oferować Wam właśnie szeroki wachlarz korzyści, które ostatecznie zagwarantują Wam obniżenie kosztów sprzedaży. Dlatego wdrożyliśmy pakiet Erli Shop, a w nim programy wspierające sprzedaż Erli Campaigns i Erli Pro, te dwa projekty, o których zaraz będziemy jeszcze opowiadać, umożliwiają Wam właśnie uzyskanie niższych kosztów, a przez to możliwość zainwestowania tych oszczędności w lepszą ofertę, w lepszą cenę, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie sprzedaży Waszych produktów. I tutaj również, odnosząc się do Waszych zapytań, chciałabym podkreślić jedną rzecz, że przykładowo na Erli nie można kupić pozycji na listingu. To nas też odróżnia od naszej konkurencji. Pozycja ta zależy wyłącznie od jakości Waszej oferty, na którą oczywiście składa się cena, jakość samej przygotowanej oferty, czyli nazwa, jakość zdjęć, opisów, ale również popularność produktu, czyli jego dotychczasowa sprzedaż. Takie oferty otrzymują u nas oznaczenie okazja lub superokazja i to te elementy decydują o miejscu w naszym listingu. Niższe koszty to oczywiście też niższa prowizja wynikowa. Często podkreślamy, że na Erli oferujemy niższe niż u naszej konkurencji prowizje od sprzedaży i tak rzeczywiście jest. Czasem podstawowa prowizja w naszym cenniku jest być może niewiele niższa lub porównywalna do konkurencji, natomiast warto, abyście analizując wysokość finalnej prowizji, brali pod uwagę wszystkie koszty, jakie ponosicie w ramach sprzedaży na danej platformie, na której sprzedajecie. Wtedy łatwo zobaczyć, że wynikowa wysokość prowizji na Erli rzeczywiście może być zdecydowanie niższa. Tutaj jest przykład akurat jednego z naszych klientów w kategorii dom i ogród, który sprzedaje na kilku marketplace'ach i korzysta, a na Erli korzysta z pakietu narzędzi w Erli Shop, w szczególności realizuje również kampanię w ramach Erli Campaigns.
Jak widać, korzystając z braku opłat za płatności, braku opłat za realizację kampanii, o tym za chwilę będziemy mówić, oraz dopłat do kampanii w wysokości 50% jej wartości, ma szansę uzyskać znacznie niższą prowizję wynikową. Podsumowując ten wstęp do właśnie przedstawienia całego pakietu, chciałabym zaznaczyć, że wszystkie narzędzia, które Wam oferujemy poprzez obniżenie Waszych kosztów, mają na celu finalnie realizowanie strategii, a ta strategia to oferowanie kupującym produktów w najlepszej cenie na rynku z darmową dostawą bez abonamentu, a to zdecydowanie właśnie wyróżnia ofertę Erli na rynku. Kolejne korzyści, jak wspomniałam, czyli elementy Erli All Inclusive, zaprezentuje za chwilę Kamil, zatem Kamil, oddaję Ci głos. Dziękuję, Kasiu, pozwolę więc wisienkę na torcie tutaj dołożyć, a zatem powód trzeci, czyli darmowy kreator własnego sklepu. W rozmowach z Wami często słyszeliśmy, że podejmując decyzję o dywersyfikacji kanałów sprzedaży, chcielibyście postawić nie tylko i wyłącznie na dodatkowy marketplace, ale także na własny sklep i taką opcję umożliwiamy Wam w pakiecie Erli Shop. Poza szeregiem innych funkcjonalności, o których opowiem za chwilę, pakiet Erli Shop ma na swojej liście narzędzi również możliwość darmowego tworzenia sklepu na własnej domenie, oczywiście spiętej z Erli. Możecie tutaj skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć własne w intuicyjnym kreatorze i uwierzcie mi, słowo intuicyjne jak najbardziej oddaje ten kreator, nawet jeżeli nie macie doświadczenia graficznego, nie zajmowaliście się nigdy projektowaniem stron internetowych, to z pewnością poradzicie sobie i ten sklep będzie wyglądał w porządku. To właśnie ta personalizacja i sfokusowanie na swojej ofercie jest najsilniejszym elementem tego narzędzia. I teraz pokażemy Wam trzy przykłady sklepów naszych partnerów. Jak widzicie na slajdzie, kreator umożliwia stworzenie unikalnego projektu dopasowanego do charakteru Waszej oferty. Daje Wam to szereg możliwości w kontekście promowania swojego sklepu. Możecie udostępniać go w różnych kanałach komunikacyjnych, marketingowych, a własna domena, tożsama chociażby z nazwą sklepu czy Waszej marki, pomoże Wam zwiększyć rozpoznawalność. Jednocześnie to buduje przywiązanie kupujących, dla których nie będziecie już wyłącznie anonimowym sprzedawcą, którego produkty wyświetlają się spośród listy również innych stojących, tylko będzie tutaj miał kupujący pełny wgląd do Waszej oferty i z pewnością w takiej sytuacji dużo łatwiej wróci do Was po kolejne zakupy. A czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe koszty? Nie. Możliwość tworzenia własnego sklepu otrzymacie w ramach pakietu Erli Shop, za który płacicie miesięcznie wyłącznie 39,90, a pierwszy miesiąc korzystania z pakietu jest darmowy. To jest dopiero początek funkcjonalności, którą otrzymujecie w ramach pakietu Erli Shop. Zatem przejdźmy sobie do kolejnej funkcjonalności, czyli darmowe dostawy w ramach programu Erli Pro. Jak zapewne zdajecie sobie sprawę i też sami tego doświadczacie, darmowa dostawa dla polskich konsumentów jest jednym z najważniejszych motywatorów do zakupów. Tak jak widzicie na prezentowanym slajdzie, 90% respondentów uznaje, że darmowa dostawa faktycznie jest tym motywatorem, który może zdecydować o decyzji zakupowej. Na Erli oferujemy darmową dostawę bez abonamentu wszystkim zarejestrowanym kupującym od kwoty 49 zł, co istotne. Erli Pro to właśnie program umożliwiający włączenie takiej opcji dla Waszych produktów, co Wy dzięki temu zyskujecie. Po pierwsze, dopłaty Erli do kosztów dostawy. W przypadku paczkomatu jest to nawet 7 zł. Wasz koszt dostawy do paczkomatu wyniesie wtedy jedynie 2,99. A w przypadku przesyłek kurierskich wartość dopłaty jest uzależniona od rodzaju przesyłki. Wiesz co, Kamil, Cię przepraszam na chwilkę. Chyba masz za długą brodę, wiesz, bo jak się odwracasz w lewą stronę, to zakrywasz chyba mikrofon i gorzej słychać. Okej, okay, przepraszam. Tam sobie troszeczkę odsunął. Czy teraz jest troszkę okay. Lepiej? Tak, jest już lepiej. Okej. Okay. Więc jeszcze raz powtórzę tylko ten ostatni wątek o dopłatach do kosztów dostawy. W przypadku paczkomatów ta dopłata może wynieść nawet 7 zł i Wasz koszt to 2,99.
W przypadku przesyłek kurierskich dopłata jest uzależniona od gabarytu paczki i wynosi od 2,70 do 9 zł brutto. Kolejna korzyść dzięki temu, że jak wspomniała wcześniej Kasia, darmową dostawę oferujemy kupującym bez abonamentu, pojawia się ona także w kampaniach reklamowych waszych produktów, to zdecydowanie zwiększa zainteresowanie ofertą kupujących, co wpływa oczywiście na większą sprzedaż. I czy tu są jakieś dodatkowe koszty? Również nie, pod warunkiem, że pilnujecie wagi i sposobu pakowania waszych przesyłek zgodnie z warunkami przewoźników. To jest kolejny benefit pakietu Early Shop. I powód numer 5, czyli wygodne płatności bez dodatkowych opłat. Jak wspomnieliśmy na początku, w Early dbamy o to, aby nie obciążać was dodatkowymi, zaskakującymi opłatami za sprzedaż na platformie. Chcemy, abyście mogli skupić się przede wszystkim na waszym biznesie, codziennymi obowiązkami, na codziennych obowiązkach przedsiębiorców i przygotować ofertę jak najlepszą dla kupujących. Dlatego w pakiecie naszych narzędzi otrzymujecie również bez dodatkowych kosztów wiodące na naszym rynku formy płatności takie jak Blik, raty PayU 0% czy płatności odroczone oferowane przez PayPo. Jak zapewne wiecie, płatności odroczone i ratalne cieszą się dużą popularnością i coraz bardziej rosnącą w Polsce. Podkreślę raz jeszcze, nie pobieramy w Early opłaty transakcyjnej. Wszystkie koszty obsługi płatności zawierają się w waszej prowizji od sprzedaży. Kasiu, pozwolę sobie teraz oddać głos tobie. Dziękuję, Kamil. Więc ja mam przyjemność zaprezentować tą część dotyczącą właśnie Early Campaigns, czyli kolejnej korzyści, jakie oferuje pakiet Early Shop. Można powiedzieć, że wsparcie kampanią marketingową to obecnie podstawa sprzedaży online. Przy setkach milionów ofert w sieci, bez odpowiedniej promocji i jak już wcześniej podkreślaliśmy, odpowiedniej ceny produktu, nasza sprzedaż często stoi w miejscu, a klienci nie mają szansy zapoznać się z naszą ofertą. Tematowi Early Campaigns moglibyśmy poświęcić cały oddzielny webinar, ale to już zrobiliśmy. Zrobiliśmy to wspólnie z Baselinkerem w ubiegłym roku, dlatego w takim szerszym kontekście Early Campaigns pozwolę sobie was odesłać do materiału z ubiegłego roku, bo nie zdążylibyśmy dzisiaj wszystkiego powiedzieć. Tam zostały szczegółowo omówione zarówno założenia programu Early Campaigns, jak i najważniejsze warunki, jakie musi spełniać jakościowo przygotowana oferta, czyli jak ustalić nazwę oferty, jakie zdjęcia, jak przygotować zdjęcia, jak przygotować szczegółowy opis. Bardzo was zachęcam do obejrzenia tego materiału. Wszystkie omówione tam kwestie są niezmiernie ważne do przygotowania oczywiście jakościowej oferty sprzedaży, natomiast również do tego, aby realizować kampanie marketingowe w najlepszy możliwy sposób. Link do tego webinaru znajdziecie oczywiście na czacie, tutaj wklejony jest, nikt nie będzie przepisywał tych literek. My wkleimy wam go na czacie i również przekażemy w materiałach po webinarowych. Dzisiaj natomiast chciałabym skupić się na tym, co pojawiło się w Early Campaigns w ostatnich miesiącach, czyli nowości, które wprowadziliśmy. Zacznę jednak od tego, co pozostaje niezmienne, ale też niezmiernie ważne. Uruchamiając kampanię na Early, otrzymujecie od nas kupony o wartości 3000 zł i to są kupony na start, na uruchomienie waszej kampanii, które możecie przeznaczyć na dopłaty do kampanii. Wraz z rozwojem waszej sprzedaży na konto kuponów oczywiście przekazujemy kolejne środki i jest to dokładnie 100% prowizji, którą płacicie w ramach waszej sprzedaży. I te środki również w postaci kuponów są do wykorzystania do dopłat do kampanii. Co jest jednak warte do podkreślenia, nasze kampanie działają w 100% w kanałach zewnętrznych. My nie prowadzimy kampanii na platformie Early, tutaj te działania prowadzimy w oparciu o bieżące wsparcie dla naszych sprzedawców. Natomiast w związku z tym, że dopłacamy do kampanii 50% ich wartości właśnie w formie kuponów i tych zwrotów z prowizji, macie pewność, że zależy nam na najbardziej efektywnym wydaniu tych środków. Czyli kolokwialnie mówiąc,
nie chcemy ani przepalać waszych, ani naszych budżetów. Chcemy, żeby kampanie generowały wam sprzedaż, no a w konsekwencji oczywiście, żeby powodowały zadowolenie z naszej współpracy. I pierwsze z nowości, które zostały wprowadzone w tym roku, to też na wasze sugestie i wasz wniosek. Przy uruchomieniu kampanii nie oczekujemy od was przedpłaty. Wasza część budżetu będzie pobierana już z wygenerowanej sprzedaży do wysokości kwoty budżetu, którą zadeklarujecie w trakcie uruchomienia kampanii. Jak to wygląda w praktyce? Bardzo prosto. Przy uruchamianiu kampanii podajecie wartość sprzedaży, jaką chcecie uzyskać, a wtedy pojawia się wartość budżetu, jaką trzeba przyjąć do wygenerowania tej sprzedaży. W jaki sposób kalkulujemy ten budżet kampanii? Otóż przyjęliśmy, że dla pierwszych 30 dni kampanii do kalkulacji przyjmujemy wskaźnik ROAS, czyli wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę w wysokości 2,5%. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to oznacza, powiem jeszcze, że to oznacza, iż z każdej zainwestowanej w kampanię przez was złotówki wraca do was w wartości sprzedaży, w postaci sprzedaży 25 zł. Trzeba jednak podkreślić, co za chwilkę zresztą zobaczycie na przykładach z kampanii, że przy odpowiednio przygotowanej ofercie ten wskaźnik ROAS nie jest dla nas wyzwaniem. Mówiąc znów kolokwialnie, dowozimy wyniki nawet w przedziałach 5-8%. Jednak to nie dzieje się samo i zaraz opowiem o tym, co trzeba zrobić, co wy możecie zrobić, żeby pomóc swoim kampaniom. Zanim jeszcze do tego przejdę, jeszcze kolejna nowość, która pojawiła się w tym roku. Wasze kampanie od tego roku pojawiają się nie tylko w kanałach Google, ale również u ponad 200 tysięcy wydawców reklamowych. Rozszerzyliśmy właśnie placementy kampanii po to, żeby wasze produkty miały szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Zatem od Google poprzez kanały Mety, czyli Facebook, Instagram, po liczne sieci afiliacyjne, szeroko zasięgowe platformy komunikacyjne, przede wszystkim skierowane do zróżnicowanych grup konsumentów, tak jak zróżnicowane są wasze produkty na naszej platformie. Jest oczywiście, jak wspomniałam, kilka warunków, jakie musi spełniać wasza oferta, żeby kampania przyczyniła się do wzrostu sprzedaży. Po pierwsze, dwa podstawowe, czyli jakość oferty i cena. Szczegółowo o tym, jak przygotować jakościową ofertę, właśnie aby kampania była najbardziej efektywna, była mowa na właśnie wspomnianym wcześniej poprzednim webinarze, zatem ponownie zachęcam do obejrzenia. Są tam dokładne wskazówki właśnie na co zwrócić uwagę w tym obszarze, aby kampanie były, jak wspomniałam, jak najbardziej efektywne. Jak ważna jest cena, również mówiliśmy już wcześniej. Przypomnę jednak tylko takie dwie dane, które są mocno jeszcze podkreślają konieczność pracy i odpowiedniego przygotowania ceny pracy w tym zakresie. Obecnie 70% konsumentów deklaruje, że cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o zakupie, a prawie 50% właśnie na podstawie ceny decyduje się o wyborze konkretnego sklepu. Na pewno o tym wiecie, natomiast podkreślamy to bardzo mocno, ponieważ to rzeczywiście jest jeden z istotniejszych, jeśli nie najistotniejszy czynnik efektywności kampanii. A w przypadku kampanii cena nabiera jeszcze większego znaczenia, bo jest to kluczowy element w skalowaniu sprzedaży i właśnie zwiększaniu efektywności, czyli wspomnianego wskaźnika ROAS. Jak widzicie na zaprezentowanym przykładzie i tutaj pokazujemy wam premierowo sposób prezentacji ceny, jaki wkrótce pojawi się na platformie Erli. Cena, odpowiednio przygotowana cena, odpowiednio podkreślona cena, szczególnie cena promocyjna, potrafi przyciągnąć zdecydowanie mocniej uwagę waszych klientów. Kolejny aspekt, o którym wspomniał wcześniej Kamil, to darmowa dostawa. Przypomnę tylko, że darmowa dostawa umożliwia nam szeroką promocję waszej oferty, szczególnie w kanałach Google, dlatego bardzo mocno podkreślamy ten fakt i bardzo was namawiamy do tego, aby w ofertach, które w Early Campaigns się pojawiają, ta darmowa dostawa była ustawiona. Ale jest jeszcze jeden parametr, o którym często zapominamy, tworząc kampanie zewnętrzne. Nazwałam go
tak trochę przewrotnie cierpliwością. Co ważne, algorytmy planujące nasze kampanie opierają się o systemy machine learningowe, czyli mechanizmy sztucznej inteligencji. Aby jednak te algorytmy zadziałały odpowiednio w przypadku Twoich produktów, muszą się ich nauczyć, muszą odpowiednio zaplanować i znaleźć się w tym miejscu, w którym będą konsumenci Waszych, potencjalni konsumenci Waszych produktów. A potrzebują na to kilka dni, być może tydzień. Do tygodnia jest ten okres, kiedy my zakładamy, że kampania uczy się nowych produktów. I to jest ten etap, kiedy rzeczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość, a potem koniecznie na bieżąco pilnować zarówno jakości oferty, jak i cen. Kamil, oddaję Ci głos. Myślę, że w tym momencie warto wspomnieć o tym, że dysponujemy mechanizmami, które zapobiegają już wspomnianemu przepalaniu budżetów. Kampanie, które uruchamiacie razem z nami, są stale monitorowane i optymalizowane i co istotne, w Erli robimy to bezpłatnie w ramach naszej współpracy. Również na bieżąco informujemy Was o wszystkich ważnych procesach, które dzieją się w Waszych kampaniach i to wszystko możecie na bieżąco śledzić w Centrum Powiadomień Uruchomionych Kampanii. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że istotnym warunkiem uruchomienia kampanii w ramach Erli Campaigns jest włączenie jej dla całej oferty. Nie obawiajcie się jednak, że jeśli macie bardzo szeroki asortyment i wiele produktów, to będzie to wymagało ogromnych nakładów inwestycyjnych. Ten wspomniany wcześniej czas nauki pozwala właśnie wybrać z oferty produkty z największym potencjałem sprzedażowym i z naciskiem właśnie na nie intensyfikować działania reklamowe. Dzięki tym dobrym cenom i wsparciu Erli Campaigns Wasza oferta ma szansę trafić do odpowiednich osób, jak wspomniałam, i zdecydowanie większą szansę na sprzedaż. Wiedzą o tym ci, którzy właśnie skorzystali z Erli Campaigns. Prezentujemy Wam tutaj przykład czterech kampanii, które obecnie realizujemy dla naszych klientów z czterech różnych kategorii. Pierwsza z tych kampanii, którą realizujemy już od prawie trzech miesięcy, to kampania, która, jak zapewne wiecie, jest realizowana w kategorii elektronika, telefony. To jest kategoria, która ma dość sporą konkurencję w Polsce, nie tylko na marketplace'ach, ale też u sprzedawców rynkowych. I tutaj jesteśmy niezmiernie dumni, że udało nam się uzyskać spektakularne wyniki dla tego klienta. Od 25 stycznia, od kiedy wystartowaliśmy z kampanią, udało się wygenerować sprzedaż blisko 1 000 000 zł ze współczynnikiem ROAS ponad 7000%. Pozostałe trzy kampanie z trzech różnych również kategorii to kampanie, które realizujemy od około miesiąca, wszystkie z nich. I jak widać, wspomniany ROAS już tutaj udało się uzyskać na poziomie nawet 5,5%. Warto też wspomnieć, że obecnie już ponad 54% naszej sprzedaży jest realizowane wspólnie z naszymi partnerami w ramach Erli Campaigns. Natomiast średni ROAS tych kampanii, wszystkich kampanii realizowanych na naszej platformie wynosi ponad 3,5 tysiąca procent. Co to oznacza? Jeszcze raz wspomnę, że z każdej zainwestowanej przez sprzedawcę złotówki wraca aż 35 zł w postaci sprzedaży. Albo nawet te 71, które prezentujemy na ekranie. Przepraszam. W naszej grupie sprzedawców, o której wspomniałam na Facebooku, będziemy regularnie pokazywać Wam przykłady kampanii realizowanych wspólnie z naszymi partnerami. Zachęcam zatem ponownie do dołączenia i śledzenia tych informacji na bieżąco. Będziemy tam również umieszczać sporo informacji na temat tego, jak efektywnie zaplanować kampanię, jak efektywnie przygotować oferty. Będziemy przypominać o tych wiadomości i mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę wspólnie z Wami te kampanie realizować. Tym sposobem dotarliśmy do punktu drugiego agendy, który równocześnie jest siódmą korzyścią ze sprzedaży na Erli. I tutaj oddaję głos Kamilowi ponownie.
Dzięki, a więc nie przedłużając, powód siódmy, czyli dlaczego właśnie teraz jest dobry czas na dołączenie do grona sprzedawców na Erli. To oczywiście program na start skierowany do tych, którzy nie są obecnie sprzedawcami na Erli, ale także do tych, którzy zarejestrowali swoje konto już wcześniej, ale z jakichś powodów nie prowadzili aktywnej sprzedaży przez ostatnie 3 miesiące. Oczywiście powodem nie jest sam program, ale korzyści, jakie za sobą niesie, i najważniejszą korzyścią jest obniżenie prowizji o 50% przez 6 kolejnych miesięcy w pakiecie Erli Shop. Dodatkowe korzyści, jakie za sobą niesie ten program, mówiliśmy już wcześniej. Przypomnę jednak przy tej okazji, że dla nowych sprzedawców, czyli dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z tej oferty, pakiet Erli Shop jest darmowy przez pierwsze 30 dni. Warunkiem przystąpienia do programu jest włączenie kampanii na wszystkie produkty w ramach Erli Campaigns z budżetem minimalnym 100 zł, także ten próg jest naprawdę niski. I przy okazji możemy zdradzić, że średni budżet miesięczny, jaki deklarują sklepy, które już przystąpiły do programu, to 4,5 tysiąca złotych netto. No i oczywiście drugie tyle do tych kampanii dokładamy my jako Erli w postaci przekazanych kuponów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, uruchomienie kampanii nie łączy się dla Was z żadnymi dodatkowymi kosztami na start. Nie wymagamy przedpłaty na pokrycie kosztów kampanii. Tą opłatę będziemy pobierać na bieżąco z wygenerowanej sprzedaży, ponieważ wiemy, że kampanie są skuteczne i że faktycznie pomogą Wam zwiększyć sprzedaż. Bez zmian pozostaje też kwota, jaką otrzymujecie na start, czyli 3000 zł na pokrycie dopłat do kampanii. Obniżka prowizji obejmuje bez wyjątku wszystkie kategorie produktowe i jest liczona do wysokości 20 tysięcy złotych wartości sprzedaży w każdym miesiącu. Wszystkie dodatkowe, szczegółowe informacje na temat promocji znajdziecie na stronie poświęconej programowi, którą właśnie Wam wyświetlamy. No i co warte też podkreślenia, promocja obowiązuje do końca kwietnia, to znaczy, że do końca kwietnia należy ją aktywować. I od tego dnia, w którym to zrobicie, macie 6 pełnych miesięcy, w którym będziemy obniżać Waszą prowizję. Za chwilę oddamy głos Kamilowi z Wazelinkera. Dzięki, Kamil, za cierpliwość. Zapewne Kamil opowie za chwilę, jak wygodnie można zarządzać sprzedażą bezpośrednio z panelu Wazelinkera. I ja to jak najbardziej potwierdzam. Ja jednak zachęcę Was do regularnego odwiedzania panelu sprzedawcy na erli.pl. Poza bieżącymi analizami Waszej sprzedaży i Waszych kampanii, znajdziecie tam również informacje na temat przygotowanych dla Was ofert promocyjnych. Także warto sobie tam zaglądać, bo możecie znaleźć miłą niespodziankę. Na ekranie też teraz prezentujemy wszystkie adresy mailowe, pod którymi na bieżąco uzyskacie naszą pomoc. Także tymczasem ja dziękuję, oddajemy głos Kamilowi i na pewno usłyszymy się za chwilę w sesji Q&A. Super, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Tobie, Kamilowi i Kasiu za zaprezentowanie. Osobom, które jeszcze nie używają Erli, jeszcze nie sprzedają na Erli, jakie są te możliwości i korzyści? I jak sami widzicie, ten próg wejścia na Erli jest bardzo, bardzo mały, więc tym bardziej jeszcze za chwilkę pokażę, jak można to zrobić wykorzystując Wazelinkera, że ten próg naprawdę jest bardzo niski i wejście do i rozpoczęcie tej sprzedaży na Erli może być bardzo, bardzo szybkie. A dzięki tym benefitom, które zostały właśnie omówione, no to sami widzicie, że można ten swój start szybko i sprawnie rozpocząć. Ja chciałbym teraz podzielić się z Wami już technicznymi aspektami samej integracji. Zostałem tutaj sam, ponieważ wyeliminowałem konkurencję. Więc tak, ale spokojnie, jeszcze wrócę. Pokażę Wam teraz, jakie są możliwości po stronie Wazelinkera i jak właśnie integracja Erli w Wazelinkerze ułatwi nam pracę. My tak często mówimy również, że Wazelinker jest takim naszym centrum zarządzania e-commerce, takim sercem. I do tego właśnie zachęcamy, aby Wazelinker był takim centrum dowodzenia naszego systemu e-commerce, czyli po połączeniu czy to marketplace'ów Erli, czy sklepów internetowych, czy innych systemów i modułów do nadawania przesyłek, mamy jedno miejsce
gdzie wszystkim zarządzamy i nie musimy się do różnych miejsc logować, oszczędzając ten czas. A jak to właśnie wygląda w przypadku Erli? Między innymi połączenie w jednym panelu, o którym właśnie wspomniałem, że możemy wszystko połączyć, wszystkie nasze kanały e-commerce kurierów, czy systemy do księgowości online, czy systemy ERP, czy używamy na przykład sobie subiekta Comarcha, Wapromaga, czy innego Comarcha, Optima na przykład, możemy to połączyć i spiąć z Bestlinkerem, wykorzystując zewnętrzny magazyn, możemy podłączyć marketplace, możemy podłączyć inne zewnętrzne systemy, które ułatwiają komunikację z klientami, jak na przykład właśnie Response, o którym również później opowiem. I dzięki temu nie musimy również inwestować w pozostałe systemy. Mamy wszystko w jednym miejscu, więc myślę, że tutaj też nie będę za dużo opowiadał, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim użytkowników Bestlinkera, więc doskonale wiecie, ile integracji jest obecnie. Gdy sobie wejdziemy w panel, w zakładkę integracja, przez ponad 700 tych integracji, i jest wśród nich również Erli. I jedną z takich właśnie tych korzyści wynikających z tej integracji jest możliwość wystawiania setek ofert na Erli kilkoma kliknięciami. Oczywiście, jeśli sobie odpowiednio przygotujemy konto, o którym za chwilkę pokażę, jak się do tego odpowiednio przygotować, i rzeczywiście to wystawianie na Erli jest bardzo szybkie. Kolejna oczywiście synchronizacja stanów i cen między magazynem, którym właśnie mogą być różne systemy, czy nasz wewnętrzny magazyn Bestlinkera, który jest coraz bardziej rozbudowywany i dochodzą kolejne funkcjonalności, a właśnie Erli, co jest niezwykle istotne, jeżeli chcemy, żeby te stany na marketplace były aktualne. Również tworząc odpowiednie grupy cenowe, możemy sobie ustawić, aby te ceny były wysyłane do Erli w odpowiednich interwałach czasowych. Jak i również przenoszenie ofert między platformami marketplace. Tutaj też padło takie pytanie na czacie dotyczące możliwości przenoszenia np. z Allegro do Erli. Ja na pytanie również odpowiem. Więc sam moduł Bestlinkera daje takie możliwości, aby móc zarządzać taką gospodarką magazynową, produktami, opisami, tytułami i nazwami, aby móc łatwo wejść na inny rynek, w tym właśnie Erli. Kolejna funkcja zamówień, właśnie które zostaną pobrane z Erli, możemy je przekazać czy to do sklepu, czy właśnie do systemu ERP, który będzie z Bestlinkerem połączony, jak i szybkie nadawanie paczek. Również pokażę Wam tą integrację w Bestlinkerze dotyczącą przesyłek Erli, gdzie można bezpośrednio w panelu Bestlinkera te przesyłki nadawać, jak i również można ten proces całkowicie zautomatyzować. I oczywiście jest to tylko ta część możliwości. Pokażę Wam, jak podłączyć Erli. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy mieć założone konto bezpośrednio na Erli. Jak sobie je założymy, to tam taka zakładka stwórz własny sklep. W Erli jest taki bardzo duży plus, że pokazują nam ptaszkami na czerwono i na zielono, co jest zrobione, a co jeszcze trzeba zrobić, żeby tę sprzedaż rozpocząć. I właśnie jednym z takich tam miejsc jest właśnie integracja. Gdy sobie wejdziemy właśnie ustawienia sklepu, integracja, to tam pojawi się również połączenie, informacja o połączeniu z Bestlinkerem i będzie możliwe do wygenerowania taki kod, klucz API. I właśnie, zobaczycie sobie również tutaj, jak przejdziemy sobie do panelu Bestlinkera w zakładce integracji i wyszukamy sobie Erli, to wystarczy, że sobie najedziemy na tą ikonkę, tak samo jak w pozostałych integracjach. I to jedyne, co musimy podać, to właśnie ten token. Token, czyli ten klucz API, który sobie wygenerujemy bezpośrednio na Erli, wklejamy go sobie w tym miejscu, a następnie klikamy zapisz, no i konto już jest podłączone, pozostaje nam tylko jego skonfigurowanie, czyli włączenie na przykład pobierania zamówień, włączenia przekazywania numerów nadań i ustawienie sobie synchronizacji stanów oraz cen, co możemy oczywiście zrobić w późniejszym etapie, kiedy wystawimy sobie oferty na Erli. To, co jest ważne, możemy do Bestlinkera podłączyć dowolną ilość integracji.
to czy dodamy jedno konto, czy 10, czy 20, nie ma żadnego wpływu na abonament. Tak samo nie ma wpływu na abonament liczba użytkowników. Czyli jeżeli z konta bez linkera korzysta na przykład 10 pracowników czy 20, również nie będzie miało to żadnego znaczenia na wysokość abonamentu. Tylko oczywiście liczy się tylko i wyłącznie ilość zamówień lub ilość aukcji lub ilość produktów w magazynie, którym zarządzamy. Więc tutaj odsyłam Was do naszego cennika, by zobaczyć sobie, w jakiej grupie tej cenowej się znajdujecie. I teraz, jakie funkcje właśnie tej integracji Erli ułatwią nam pracę? To, co wspomniałem, że taka synchronizacja stanów i cen jest, a konkretnie, co ona nam może dać? No, większość z Was już używa Bestlinkera, więc doskonale wiecie, że ta synchronizacja cen bardzo podobnie działa na marketplace'ach, ale dla tych, co jeszcze tego nie wiedzą, jest możliwość, aby Bestlinker tylko synchronizował stany, czyli taki, jaki jest stan na przykład w magazynie, wysyłał na Eli, zmieniał ją w ofercie, czy tam pobierał właśnie stan dyspozycyjny, czy stan bez rezerwacji, jakiegoś systemu ERP i wysyłał go na Erli, ale również Bestlinker może zamykać oferty, gdzie stan jest równy zero, albo możemy sobie wprowadzić jakąś konkretną liczbę minimalną, przy której ten stan ma być zamknięty. Czyli możemy sobie ustawić, że na przykład przystanie 10 sztuk produktów, ta oferta na Erli ma być zamykana. Również Bestlinker może automatycznie oferty wznawiać, jeżeli na przykład zmienimy stan lub wprowadzimy dostawę produktu do naszego magazynu, a oferta zostanie automatycznie wystawiona na Erli i tym procesem również nie musimy się przejmować, ponieważ może on zostać całkowicie zautomatyzowany, czyli pilnowanie tej sprzedaży, zamknięcie oferty, jak i automatyczne jej wznowienie. Jest możliwość ustawienia narzutu zarówno procentowego, jak i kwotowego, czyli możemy sobie na konto Erli dodać jakiś narzut. Czyli możemy sobie na przykład dodać, aby na Erli był... Ten narzut może być dodatni ujemny, czyli możemy sobie na przykład wprowadzić, aby na Erli cena była plus 10 albo minus 10 w stosunku do tego, co mamy w magazynie. Bądź jakiś kwotowy, czyli na przykład zawsze oprócz tych procentów będzie dodawane na przykład 2 zł, 10 zł do tej ceny, która jest na Erli, bądź w drugą stronę możemy sobie jakąś kwotę odejmować, czyli na przykład zawsze na Erli będzie na przykład minus 10 zł. To, co warto jeszcze dodać, w magazynie Bestlinkera jest możliwość ustawienia grup cenowych, czyli możemy stworzyć sobie osobne grupy cenowe na przykład do sklepu, osobne grupy cenowe na przykład w walucie, osobną grupę właśnie na Erli i te waluty, w zależności od jakiego systemu korzystamy, z jakiego integratora, to możemy również te ceny sobie zmapować i bezpośrednio w systemie ERP tymi cenami zarządzać i wtedy odpowiednia grupa cenowa będzie wysyłana do Bestlinkera, a Bestlinker tą grupę cenową wyśle na Erli. Przechodząc sobie dalej, czyli wspomniałem o tym szybkim wystawianiu ofert na Erli, ale żeby to zrobić, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Jeden z takich przygotowań właśnie jest przygotowanie szablonu oferty, powiązania kategorii, ustawienia sobie tych mnożników cen, czyli tego narzutu, o którym sobie wspomnieliśmy, oraz utworzyć reguły uzupełniania parametrów. Zacznę od powiązań. Tak samo jak w przypadku, jest to funkcjonalność bardzo zbliżona do innych funkcjonalności, które dotyczą innych marketplace'ów, jest możliwość powiązania kategorii, które są na Erli, z kategoriami, które są w naszym sklepie internetowym bądź w magazynie. Dzięki takiemu mapowaniu podczas wystawiania ofert nie musimy wybierać tej kategorii za każdym razem, tylko produkty, które znajdują się w zmapowanej kategorii, mają automatycznie uzupełnioną tą kategorię podczas wystawiania. Kolejną funkcjonalnością są mapowanie parametrów, czyli no mega, myślę, że chyba tutaj jest taka największa istotna kwestia, jeśli chodzi o przyspieszenie wystawiania, bo zazwyczaj, no zawsze te marketplace'y mają to, że mają obowiązkowe parametry, które w kategoriach są zazwyczaj różne,
są obowiązkowe i nieobowiązkowe, no ale musimy te obowiązkowe uzupełnić, aby oferta w ogóle się wystawiła, a co niestety one się różnią między poszczególnymi platformami. W związku z tym takie mapowanie parametrów na pewno przyspieszy nam możliwość wystawiania, ponieważ możemy wskazać bestlinkerowi, co on ma wstawić, jaką wartość parametru ma wstawić na early, w zależności od tego, jakie warunki sobie przyjmiemy. Czyli na przykład, jeżeli dany parametr, na przykład na early w tej kategorii wynosi, tak jak tutaj, typ podeszwy na tym slajdzie, możemy sobie ustawić wartość konkretną, na przykład na zawsze. Czyli to najczęściej się ustawia do parametru na przykład stan produktu. Jeśli sprzedajemy tylko nowe rzeczy, to oczywiście, no, jeśli jest parametr stan nowe czy używane, no to wiadomo, że chcemy za każdym razem, żeby ten parametr to był, wartość tego parametru wynosił nowe, bez każdego jednorazowego uzupełnienia tego parametru, więc temu służy właśnie ta reguła, że zawsze wstawia tą wartość ustawioną parametru w tym parametrze, który sobie tutaj wybierzemy, ale to nie wszystko, ponieważ mamy takie reguły, które na przykład mogą brać parametry z magazynu, czyli na przykład, jeżeli jakiś parametr jest na early, a mamy jakiś parametr w magazynie naszego produktu, który odpowiada temu parametrowi na early, to możemy wstawić taką regułę, która pobierze wartość tego parametru z magazynu i wstawi ją wartość podczas wystawiania ofertu w ten konkretny parametr. Jak i również możemy brać na przykład frazy, które znajdują się w tytule, w nazwie produktu bądź w opisie. Czyli jeśli na przykład w opisie wystąpi jakaś fraza, to możemy zmapować, że jeżeli ona się pojawi, to również zostanie wstawiona do wartości parametru. Oczywiście tych reguł i tych możliwości i mapowania, nawet w jednej regule możemy sobie pomapować różne wartości. Często jest tak, powiem to na przykładzie koru, często jest tak, że na przykład my w magazynie mamy parametr kolor, a na marketplace jest parametr kolor, ale tam z kolei są na przykład inne odmiany, na przykład czerń. I chcielibyśmy się na to przygotować, to również w bestlinkerze w każdej regule można stworzyć taki osobny mapowanie. Czyli na przykład, jeżeli pojawi się na Eli czerń, to bierz zawsze z tego parametru kolor, jeśli jest czarny. I tak dostosować sobie te wszystkie parametry, żeby dopasować je do tych wartości i nazw reguł, które właśnie są na early. Więc jeśli o to sobie zadbamy, znając nasz asortyment i jeżeli posiadamy odpowiednie parametry uzupełnione w naszym magazynie oraz jeżeli stworzymy sobie takie reguły i uda nam się wyciągnąć na przykład z nazw produktów albo z opisów dane parametry, no to rzeczywiście to wystawianie ofert jest dużo, dużo szybsze, a też podczas wystawiania, jeśli coś nie będzie uzupełnione, to bestlinker nam wskaże, co jeszcze należy uzupełnić. Idąc dalej, tutaj tylko taki screen pokazujący, jak to wystawianie wygląda na przykład jednego produktu, czyli jak sobie wchodzimy w zakładkę Early wystawianie, wybieramy sobie magazyn, z którego chcemy wystawiać, bo oczywiście możemy sobie wystawić produkty bezpośrednio z naszego sklepu internetowego z pominięciem magazynu bestlinkera. Możemy wystawić oferty z magazynu bestlinkera albo na przykład z hurtowni, która do bestlinkera jest podłączona, również bez magazynu bestlinkera, jak i również możemy wystawiać oferty bezpośrednio z tak zwanego bestlinker connect, o którym za chwilkę powiem. Czyli jeżeli hurtownia, na przykład nasz dostawca albo inny użytkownik bestlinkera ma swój asortyment w magazynie, to możemy sobie się pod niego podpiąć i korzystać z jego magazynu. I oczywiście early jest wyróżniającą się integracją, jeśli chodzi o marketplace'y, ponieważ dodatkowo ma jeszcze drugą integrację, którą znajdziecie w naszych integracjach. Otóż Early ma również kurierów. To znaczy ta integracja kurierzy Early polega na tym, że jeśli sobie ją podłączymy, używając tego samego tokenu, który sobie tam wcześniej uzyskamy bezpośrednio w panelu Early, jesteśmy w stanie nadawać przesyłki po cenach
i tych możliwościach, wszystkich funkcjonalnościach i dobrodziejstwie, o którym tutaj również Kamil wspominał w prezentacji tych przesyłek Erli, również bezpośrednio w panelu Bezlinkera. Czyli jeżeli chcemy skorzystać sobie z tej oferty Erli, nie musimy specjalnie nadawać tych przesyłek bezpośrednio w panelu do zamówienia, możemy to zrobić również w Bezlinkerze. Tutaj po podłączeniu tej integracji widzicie, że pojawi się dodatkowa zakładka obok właśnie tych innych, których mamy. Pojawi się Erli i wystarczy, że sobie albo wybierzemy konkretnego kuriera, ale również integracja z Erli daje jedną bardzo ważną rzecz. Otóż jest możliwość automatycznego dopasowania usługi, czyli Bezlinker jest w stanie dopasować nazwę kuriera do tego kuriera, który wybrał Wam kupujący podczas składania zamówienia. Dodatkowo jesteśmy w stanie dokonać własnego mapowania kurierów. Czyli jak sobie wejdziemy w zakładkę, w integrację Erli, to ostatnia taka zakładka zaawansowane ustawienia się pojawi i tam mamy mapowanie kurierów. Czyli możemy sobie wskazać nazwę tego kuriera w Erli i nazwę tego kuriera, którego mamy u siebie i dokonać sobie takiego mapowania, który kurier i kiedy ma być wybrany do nadawania przesyłki w zależności od tego, jaki kurier został wcześniej wybrany. I oczywiście no, Bezlinker nie byłby sobą, ja też nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o automatycznych akcjach, czyli o tej automatyzacji, czyli o tym naszym dobrodziejstwie, które możemy wykorzystać, aby oszczędzić sobie cenny czas, tworząc automatyczne akcje i również one mają zastosowanie do Erli. Jednych z takich przykładów, których tutaj widzicie, jest między innymi automatyczne nadawanie przesyłek, czyli jesteśmy w stanie dzięki temu mapowaniu, o którym wspomniałem wcześniej, i stworzenia automatycznych akcji, wykorzystując funkcję wykryj automatycznie, stworzyć sobie automatyczne nadawanie, automatyczne tworzenie etykiet. Jest również automatyczna możliwość tworzenia, drukowania tychże etykiet, które zostały utworzone, jeżeli oczywiście podłączymy sobie odpowiednią integrację do wydruków tych etykiet. Z tego miejsca od razu, z tych, którzy jeszcze osób nie używacie, zachęcam Was do wypróbowania naszej własnej wewnętrznej wtyczki Bezlinker Printer, która jest darmowa, jest w ramach abonamentu i również działa na system Windows i na Mac, więc zachęcam Was do przetestowania. Jest to nasza wewnętrzna integracja, więc dużo korzyści na pewno z tego będzie, więc ci, którzy jeszcze nie używają, przetestujcie i również jeżeli ją sobie podłączymy, to możemy wykorzystać ją w automatycznych akcjach do automatycznego wydruku, czy to właśnie etykiet, jak i innych dokumentów, jeśli podłączymy sobie z drukarkę zwykłą, czy na przykład faktur, czy innych zestawień. Czy automatyczna komunikacja z klientami, jak na przykład wysyłka SMS-ów czy e-maili do klientów i automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży czy innych dokumentów i wysyłanie tych dokumentów do klientów, jak i przesyłanie ich bez integracji w zależności, gdzie sprzedajemy. To taki przykład tak, automatycznej akcji. Stworzyłem sobie przycisk, nazwałem go paczka mała 2 kg i ten przycisk, jeżeli go klikniemy, on to również ten przycisk może być, jak wiecie, również kodem kreskowym, ponieważ możemy każde zdarzenie własne, tak zwane, tworzyć sobie na trzy sposoby. On to może być przycisk, który jest widoczny w panelu Bezlinkera, to może być skrót klawiszowy, jak i to może być kod kreskowy, więc po kliknięciu bądź zeskanowaniu tego kodu kreskowego do zamówienia, jeżeli to zamówienie pochodzi z Erli, to utworzy się właśnie przesyłka Erli tutaj w takich podanych wymiarach i automatycznie wykryje, jakiego kuriera kupujący wybrał. Kolejny przykład, to już taka akcja do drukowania etykiet, czyli możemy sobie stworzyć własny kod kreskowy również, czy przycisk. Jeżeli na przykład proces tworzenia etykiet jest oddzielony od procesu pakowania, jeżeli to są inne osoby, czyli na przykład osoba, która
pakuje, ma już nadaną przesyłkę przez kogoś innego, to można przed sobie zaskanować kod kreskowy, drukuje etykiety i ona wydrukuje mu właśnie etykietę na odpowiedniej drukarce fiskalnej. I oczywiście to, na jakiej drukarce coś się wydrukuje, jeżeli mamy ich więcej, możemy odpowiednio skonfigurować, czyli w zależności od tego, kto zeskanuje, to na jego drukarce ta etykieta zostanie wydrukowana. A w czym jeszcze? Jeśli chodzi o dodatkowe funkcjonalności Bezlinkera, gdy już sobie wyjdziemy na chwilkę z tematu integracji z Erli, to oczywiście mamy asystenta pakowania, z którego bardzo wielu użytkowników korzysta i również podczas wdrożeń, jakby jest to jedna z podstawowych funkcjonalności, którą wdrażamy u klientów. Asystent pakowania pomaga w zbieraniu oraz w tych dwóch procesach, w zbieraniu oraz pakowaniu produktów, przygotowaniu zamówień, jak i można sobie te procesy połączyć, czyli jeżeli jedna osoba jest jednocześnie taką osobą zbierającą, jak i pakującą. Asystent pakowania ma osobny interfejs, ma osobny widok, w związku z tym jest dostosowany do urządzeń mobilnych czy innych urządzeń, których korzystają pracownicy magazynowi, czy on się dostosowuje na przykład do przeglądarki w telefonie, czy tabletu, czy przeglądarki, które znajdują się w kolektorach danych. Można zrobić również automatyczne akcje, czyli na przykład po oznaczeniu zamówienia jako spakowane, drukuje się etykieta, wysyła się mail, przenosi się zamówienie do jego statusu, robi się zdjęcie spakowanej przesyłki. Więc zachęcam Was również do zapoznania się z możliwościami asystenta pakowania, jeżeli jeszcze jego nie używaliście. Również mamy aplikację własną Bezlinker Collect, którą stworzyliśmy na Androida. Jeżeli kupujący zadzwoni ten numer jest w Bezlinkerze, czyli jest zamówienie w Bezlinkerze złożone przez tego kupującego, no to w takim wypadku na ekranie telefonu pojawi nam się informacja, kto dzwoni oraz na jakim etapie jest jego zamówienie. Jeżeli więc od razu na ekranie telefonu widzimy, co z tym zamówieniem jest, więc nie musimy się od razu szybko logować, pytać o numer zamówienia. Te wszystkie potrzebne informacje mamy bezpośrednio na telefonie. Powiedziałem, że wspomnę o Bezlinker Connectie. Jest to integracja, która łączy konta Bezlinker, czyli jeżeli mamy co najmniej dwóch użytkowników Bezlinkera i chcielibyście między sobą przesyłać dane między sobą, zarówno zamówienie, jak i magazyn, to taka możliwość jest. Czyli z tej możliwości bardzo często korzystają na przykład hurtownie dropshippingowe, udostępniając swój magazyn, który jest w Bezlinkerze. Wy ten magazyn widzicie wtedy u siebie jako odbiorcy tego dostawcy i widzicie jego nie tylko magazyn, ale również możecie mu przekazać swoje zamówienia, które wpadają z różnych źródeł. Również jest możliwość przekazywania listów nadawczych z jednego konta na drugie, czyli na przykład możecie wysyłać własne etykiety, które nadajecie swoimi umowami do waszych kontrahentów. I na koniec chciałbym jeszcze Wam opowiedzieć o usprawnieniu procesu wysyłek paczek i obsługi klienta. Zapewne większość z Was wie, że powstał broker BL Paczka by Bezlinker. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą BL Paczki. Bardzo często mam informację od naszych klientów, że te ceny, które oferuje BL Paczka, bardzo często są dużo korzystniejsze niż te, które mają na swoich jakichś umowach bądź u innych brokerów, więc zachęcam Was do odwiedzenia między innymi strony BL Paczki, żeby zapoznać się z cennikiem. Jest możliwość, no wiadomo, skoro to jest Bezlinker Paczka, to jest w Bezlinkerze, więc jest możliwość oczywiście integracji bezpośrednio w Bezlinkerze i nadawania w Bezlinkerze, więc można skorzystać z oferty i zobaczyć, czy czasem nie będzie Wam korzystniej przenieść swoje nadawanie bezpośrednio na BL Paczkę. I oraz jeżeli chodzi o komunikację z klientami, to zachęcam Was do wykorzystania, do przetestowania Responso, czyli bardzo rozbudowanego modułu, jeżeli chodzi o komunikację z klientami, gdzie możecie podłączyć marketplace, sklepy internetowe, własne skrzynki mailowe, gdzie całą komunikację od Waszych klientów będzie wpływała do jednego miejsca i w tego jednego miejsca możecie nimi zarządzać. A co bardzo ważne od strony samego Bezlinkera, jeżeli kupujący złożył zamówienie na dowolnym źródle,
zamówień i to zamówienie jest w Bestlinkerze i klient napisze do Was, to również taka wiadomość pojawi się w Bestlinkerze. I również bezpośrednio z panelu Bestlinkera będzie można nadawać przez kibel paczką, a odpowiadać za pomocą modułu Responso bezpośrednio w panelu. I już dosłownie na koniec chciałem Was zaprosić na organizowane przez Bestlinker spotkanie, wydarzenie, które odbędzie się 15 maja w Krakowie, Bestlinker Expo Kraków, gdzie jeśli będziecie chcieli poznać nasz cały zespół wdrożeniowy, nie tylko całą no, sporą ekipę Bestlinkera, jak i uczestników różnych marketplace'ów, których również tutaj widzicie. Więc zachęcam Was do tego. Również w panelu Bestlinkera powinna być taka zakładka. Byliście zobaczyć zakładki, gdzie możecie zostać przekierowani do tą stronę, którą tutaj widzicie, czyli expo.bestlinker.com. Oczywiście 10 maja, jeżeli powiedziałem 15, to miałem na myśli 10 maja, Kraków. Zapraszam, możemy się poznać. Na tej stronie, którą tutaj widzicie, zobaczycie również całą agendę z podziałem na konkretne godziny, co, kiedy, kto będzie występował oraz jakie niespodzianki dla Was przygotowaliśmy, więc gorąco Was zachęcam, zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia. Gdzie znajdziecie jeszcze pomocne materiały, jeśli chcecie uzyskać więcej informacji dotyczących naszych integracji, to zapraszam Was do naszej pomocy, że jak sobie wejdziecie na główną stronę Bestlinkera, to jest zakładka pomoc, gdzie będziecie mogli sobie wyszukać konkretny artykuł dotyczący konkretnej funkcjonalności, więc możecie wpisać sobie response, możecie sobie wpisać właśnie Bestlinker Connect, to te informacje, czy właśnie integracja z Erli, to pojawią się Wam wiele artykułów, które są cały czas aktualizowane i dodawane nowe dotyczące funkcjonalności Bestlinkera i oczywiście zapraszam Was do tego kanału Bestlinker Polska, o którym wspomniałem wcześniej, gdzie również nasze spotkanie dzisiejsze zostanie udostępnione. Również mamy naszą akademię, więc jeśli Wasi pracownicy albo Wy sami chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat samego Bestlinkera i skorzystać z naszego wewnętrznej akademii, możecie się zapisać właśnie, jak sobie wyjdziecie na główną stronę, również jest zakładka Akademia i w niej możecie się zarejestrować i zostaną Wam udostępnione moduły, które sobie przerobicie krok po kroku, a przejście całej ścieżki kończy się uzyskanie certyfikatu, który potwierdza Wasze umiejętności w Bestlinker, więc Was bardzo zachęcam. Jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące samego Bestlinkera, po naszym spotkaniu, jeżeli używacie Bestlinkera, to bezpośrednio w zakładce pomoc i kontakt. Możecie wybrać odpowiedni temat pomocy. Również ten środkowy mail pok@bestlinker.com. Jeżeli jeszcze konta Bestlinker nie macie, nie używacie, to zachęcam Was do tego kontaktu, żeby dowiedzieć się więcej. I kontakt do naszego działu wdrożeń, w którym również ja mam okazję działać, jest to wdrożenia@bestlinker.com. Jeżeli potrzebujecie kompleksowego wdrożenia systemu czy konfiguracji konkretnej, indywidualnej bądź konsultacji dotyczącej konkretnego zagadnienia, to cały nasz zespół, czy w mojej skromnej osobie, czy któregoś z moich kolegów, bo na razie mamy męski zespół, służy pomocą. Dobra, ja się nagadałem, zapraszam osoby. Zapraszam Cię, Kamilu, i zapraszam Cię, Kasiu, z powrotem, bo na pewno tutaj wpadło kilka pytań do Was. Tak, jeśli... Proszę, Kasiu. Tak. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że dziękujemy bardzo również. I ja oddam głos Kamilowi, bo rzeczywiście tych pytań troszkę było, natomiast ponieważ już czasu mamy niewiele, to skupimy się na tych pytaniach, które dotyczą stricte platformy i naszej oferty i takiej bezpośredniej technicznej też współpracy z nami, więc tu oddaję głos Kamilowi. Takie tutaj ostatnie pytania sobie zaznaczyłem i pozwolę sobie odpowiedzieć. Tomasz zadał pytanie, czy udostępniacie tabelę prowizji we wszystkich kategoriach, abyśmy mogli sobie liczyć koszty na bieżąco, zamiast sprawdzać tabelę kosztów. Więc jeżeli chodzi o transparentność prowizji,
jeżeli wejdziecie sobie na stronę główną Erli, schodzicie na sam dół, macie tam zakładkę regulaminy, można sobie sprawdzić kompleksowego PDF-a z prowizjami we wszystkich kategoriach i jest tam również dostępny odnośnik do kalkulatora prowizji, gdzie wystarczy wpisać daną kategorię lub po prostu nawet nazwę produktu i system sam zasugeruje, w jakiej kategorii jest ten produkt i będziecie mieć wyświetlone, jak prezentują się te koszty. Możecie wpisać sobie kwotę jaką produktu, jaką chcecie ustawić i też taka informacja się pojawi. Kolejne pytanie zadał Oskar. Jaka jest oferta dla dropshippingu bez zakładania sklepu? Także wyjaśniając raz jeszcze, zakładanie sklepu nie jest w żaden sposób konieczne. To jest jeden z benefitów Erli Shop, stworzenie własnego kreatora sklepu. Aczkolwiek przy użyciu Baselinkera, którego tutaj Kamil świetnie wszystkie opcje zareklamował i pokazał, przy użyciu Baselinkera chociażby możecie sobie przerzucić te produkty na Erli i nie musicie robić nic więcej, właściwie to już daje Wam możliwość dotarcia do nowych klientów, nawet jeśli działacie w innych kanałach sprzedaży, na innych marketplace'ach, to pamiętajcie, że jest to zawsze szansa na nowe grono klientów. Ja tak zawsze przykładuję na podstawie sklepu stacjonarnego, jeżeli ktoś ma sklep w Warszawie, to oczywiście jest szansa, że 2 czy 2,5 miliona mieszkańców Warszawy jest w stanie przyjść do tego sklepu, ale jeśli ktoś ma dodatkowo sklep w Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, no to ten rynek dla nas jest dużo bardziej korzystny. Dlatego warto wchodzić, tym bardziej jeżeli możemy przy użyciu Baselinkera zrobić to w bardzo prosty sposób. Pytanie zadał nam też Marcin, czy można zaciągać produkty z Allegro do Erli przez Baselinkera? Nie musiałbym ręcznie wystawiać pojedynczo każdego produktu. Jak najbardziej, tak jak tutaj Kamil pokazywał już te opcje, wtyczek jest naprawdę mnóstwo, możecie bez problemu przenieść sobie oferty z Allegro do Erli przez Baselinkera i właściwie z dnia na dzień mieć ten kanał sprzedaży, o którym cały czas mówimy. Mamy również pytanie od Marcina II. Jaka jest minimalna ilość produktów, aby kampania przyniosła widoczne rezultaty? Mam w asortymencie produkty z terminem realizacji 4-7 dni. Czy w takiej sytuacji kampania ma sens? Klienci szukają głównie ofert z szybką wysyłką. To, co zostało wspomniane wcześniej, oczywiście szybka i darmowa dostawa jest fajnym czynnikiem, dodatkowym motywatorem poprawiającym gdzieś skuteczność sprzedaży, ale pamiętajcie, że jest to tylko jeden z aspektów. Cena jest kolejnym, jakość oferty, zdjęcia, nie mówiąc już o tym, że specyfika produktu często ma na to wpływ. Na przykład branża meblarska charakteryzuje się tym, że czas realizacji zazwyczaj jest wydłużony, a możemy się również pochwalić tym, że w kategoriach dom i ogród czy meble robimy świetne wyniki w kampaniach dla produktów, które mają zdecydowanie dłuższy czas realizacji niż 4 czy 7 dni, tak jak tutaj Marcin wspomniał. I mamy też pytanie od Robsona. Czy promowanie wewnętrzne na Erli tożsame z wyróżnieniem z Allegro jest płatne? Dziękuję i pozdrawiam. No tutaj mam dla Ciebie dobrą informację. Na Erli możesz promować się bezpłatnie. Doceniamy sprzedawców, którzy są w stanie zaoferować dobrą cenę w naszym kanale sprzedaży i to jest właściwie jedyny warunek. Nie kosztuje Was nic włączenie, nie pobieramy żadnych dodatkowych prowizji od sprzedaży z ofert promowanych. Także jest to opcja, z której na pewno warto sobie skorzystać. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tej opcji, to zapraszam Was na priv na Facebooku lub sprawdzenie tego po prostu na Erli w regulaminie, bo jest to serio fajna rzecz. Jeżeli chodzi o pytania, na które ja chciałbym odpowiedzieć, to właściwie wszystko. Kasiu, czy Tobie rzuciły się jeszcze jakieś pytania, które chciałabyś odpowiedzieć? Tak, ja bardzo szybciutko, tylko jedno pytanie, które się przed chwilką pojawiło, czy to prawda, że od Bartosza, czy to prawda, że jeśli kupujący dokona zwrotu lub anuluje zakup przed wysłaniem, to pobrana prowizja przypada? Nie jest to prawda, co więcej, my ostatnio wdrożyliśmy system automatycznego zwrotu prowizji w sytuacji, kiedy zwrotu dokona kupujący i dokona go poprzez panel na platformie Erli, czyli kliknie zwrot, my wtedy mamy informację, że jest to decyzja kupującego i wtedy ten zwrot prowizji następuje nawet w sposób automatyczny. Zachęcam do zapoznania się również z dokumentami. Myślę, że warto pomyślimy o tym, żeby jeszcze raz wysłać do wszystkich naszych sprzedających informacje na ten temat.
bo to była istotna zmiana, istotny element, który został właśnie wdrożony w ostatnim czasie. I było jeszcze jedno pytanie, bardzo drobne, dotyczące Omnibusa. Absolutnie tak. Tutaj Adam, o ile dobrze pamiętam, zapytał, wskazał, że nie mamy oznaczenia obowiązkowego dla Omnibusa, absolutnie mamy, pojawia się informacja o tym, o cenie z ostatnich 30 dni przez obniżką przy wszystkich naszych ofertach promocyjnych. Myślę, że na resztę pytań, bo kilka tych pytań jeszcze się pojawiło, na resztę pytań zgodnie z tym, co wcześniej mówił i jeden Kamil, i drugi, odpowiemy w informacji przesłanej po webinarze do uczestników. Dziękujemy bardzo. Super, fajnie. Bardzo Wam dziękuję, że udało się nam spotkać. Dziękuję za Wasz czas, że podzieliście się informacją na temat Eli. Mam nadzieję, że osoby, które właśnie na samym początku webinaru mówiły, że jeszcze nie sprzedają, mają już doskonałą motywację i już nie ma żadnych wymówek do tego, żeby tej sprzedaży nie rozpocząć, żeby się nie zarejestrować i chociaż nie spróbować tego, tym bardziej, że możliwości, czy to właśnie techniczne, czy organizacyjne mamy, żeby właśnie ruszyć z tym, z tą sprzedażą. I tak fajnie, jak Kamil powiedział właśnie, że trzymając właśnie dwa sklepy, zwiększamy sobie prawdopodobieństwo tej sprzedaży, bo wiadomo, że każde miasto ma swoją pewną grupę mieszkańców, to myślę, że tak samo każdy marketplace ma swoją grupę odbiorców, nie? Więc tak samo myślę, że wystawiając na kolejnym, na tak silnym marketplace, jakim jest Eli, bardzo silnym numerem w Polsce, zwiększamy swoją szansę na sprzedaż, no a o to nam przecież chodzi. Automatyzacja jedno, wykorzystajmy ją, wykorzystajmy możliwości techniczne i wykorzystajmy to, że jest kolejny marketplace, na którym możemy wystawić własne oferty. Bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że do kolejnego zobaczenia. Trzymam za Was kciuki, za przede wszystkim za dużo sprzedaży i jak najmniej zwrotów i wysokie marże. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wszystkim. Cześć.